Słowenią, witam Państwa serdecznie. Wojciech Wiśniewski, wczoraj mecz towarzyski rozgrywany w Toruniu w hali Uniwersyteckiego Centrum Sportu. Polki wygrały to spotkanie 7-2, padło dużo bramek, spotkanie bardzo efektowne. Wykonanie naszych zawodniczych dzisiaj sędziowskim jako główny dzisiaj spotkanie poprowadzi Paweł Tokarewicz oraz Kamil Grzębowski. Trzecim arbitrem będzie pani Monika Czulinowicz, także zawodniczki z numerem trzecim Anna Zapała oraz Katarzyna Moskala, więc jedna zmiana porównanie z tym wczorajszym meczem, bo wczoraj wyszła w pierwszym składzie Ewelina Bolko, dzisiaj postawił tener Wojciech Weiss na... Pojawiła się Alicja Zając, uderzenie, niepewnie, bo lepiej na tu, ależ okazja, ma Polek! Z lewej na prawą stronę, szuka jednak tej lewej nogi. Dobre zagranie, szansa dla reprezentacji Polski, ależ kolejna okazja, Sandro Lichtenstein opomina. Zagrają o awans na Euro 2021. Szansa teraz będzie przed Moskałą, Moskała, doskonała interwencja Walentyny Tusz, ale... Reprezentacja utworzona w roku 2013. Pierwszym tenerem reprezentacji był Piotr Studziński, ale także jego asystentem Wojciech Weiss. No i pierwsza bramka dla zespołu polskiego. Pojawiła się po raz pierwszy w tym meczu na parkiecie Anna Kowalczyk z numerem drugim i natychmiast wpisała się na listę strzelców. Czary Walentyny Tusz przed linią bramkową. Uderzenie zapało, ale bardzo mocno i też bardzo, bardzo w drugiej części spotkania, bo na razie to Polki dominują, wynik tego tak nie odzwierciedla, bo prowadzenie zaledwie 1-0, ale w tej sytuacji Polki miały naprawdę, naprawdę dużo, dużo więcej i wynik jest zagrożona czerwoną kartką. Szansa dla Polek, Maziarz, ależ okazja, Polek już w zasadzie na ławce rezerwowych dziewczyny podniosły ręce do góry w geście. Walborska, dobry zwód, Zając, spada pole karne, Zając, doskonała interwencja Walentyny, to już chyba tu... Kobiet to zwycięstwo odniesione w Sokółce nad Białorusią, ale może o tym za chwilę, bo szansa dla Słowenek, najlepsza okazja reprezentacji Słowenii. Teraz dobre uzyskanie piłki, szansa na 2-0, zaprzepaszczona przed... ...na odniskały, Maziarz teraz bliżej bramki, rywalek. No i szansa, idzie ta piłka w rękach ostatecznej Walentyny Tusz, ale chyba... ...tej pół minuty nadziei Słowenek na doprowadzenie do remisu. Kos z dystansu, niebezpieczny, szczery koszet, ale wydaje... ...Rabel na ławce rezerwowych nie wchodzi po tym razie. Szansa jednak na oddanie strzału, niebezpieczna sytuacja. Uderzała na bramkę reprezentacji Polski. Słowenki by to jeszcze popracował na połowie rywalek. A teraz nie błąd, no i przewinienie Bartosiewicz. Żółta kartka, czerwona kartka dla reprezentacji Polski. No ratowała się w tej sytuacji Magdalena Bartosiewicz, no ale złe to podanie od... Justyny Maziarz, no i Polki sobie tak sprokurowały na koniec tego meczu nieciekawą sytuację. Polko stawianej przy prawym słupku bramki. Lewickiej strzał z dystansu, dobrze interweniuje Polko. Szansa na kontrę dla Polek, Maziarz. Szansa na kontrę i 2-0, bramka w osłabieniu reprezentacji Polski. To jest koniec tego spotkania. 2-0, bramka zdobyta przez Annę Zapałę, perfekcyjna kontra, podanie od... Wybaczyłem tę sytuację, a tu Anna Zapała pokazała, jak to znaczy się wkańczy, ale jeszcze Słowenki przed szansą, ależ teraz pomyliła się bardzo mocno w ręce, zebrał szóstym Rebeka Baczarziarz, taką klamrą zamknęłaby rywalizację ze Słowenią, trafiła w 9 sekundzie pierwszego meczu, mogła trafić w ostatnich sekundach meczu drugiego, no ale to już nie ma wielkiego znaczenia. Euforia w hali w Wrocławiu, Polska. Reprezentacja kobiet w futsalu pokonuje Słowenię 2-0, więc bardzo udany weekend w województwie kujawsko-pomorskim. Zaliczyły reprezentantki Polski. Wczoraj wygrały w Toruniu 7-2 z reprezentacją Słowenii. Dzisiaj było nieco ciężej, nieco słabszy występ naszych reprezentantek, ale oczywiście liczy się efekt końcowy, a więc zwycięstwo 2-0.